W kolumnie brutto mam jakieś formuły. Nie ma znaczenia, czy to będą proste obliczenia, czy to będą jakieś zaawansowane formuły. Chciałbym się ich pozbyć. Najprostszy sposób to taki. Zaznaczam wszystkie dane z tego zakresu, kopiuję te komórki i wklejam w to samo miejsce, ale korzystając z polecenia wklej wartości. To jest ta ikonka z cyferkami 1, 2, 3 w opcjach wklejania. Bądź mogę kliknąć polecenie wklej specjalnie. Pojawi się okienko, w którym zaznaczam opcję wartości i klikam przycisk OK. Kliknę Escape, aby włączyć mrówki i sprawdźmy. Klikam na dowolnej z tych komórek, rzucam okiem na pasek formuły. Spójrz, wartość zamiast formuły, która tam wcześniej siedziała. Kiedy jeszcze chciałbyś zrobić taką czynność? Kliknę Ctrl Z, aby wycofać to, co zrobiłem wcześniej. Wróciły z powrotem formuły, widać to w pasku formuły, zwróć uwagę. Jeśli chciałbym na boku gdzieś zbudować takie proste zestawienie, w którym będę miał tylko same ID produktu, prosta sprawa, skopiowałem. I chciałbym mieć cenę brutto, wartości brutto. Klikam Ctrl C, klikam Ctrl V, czyli zrobiłem zwykłe wklej i bam, pojawiły się błędy. Skąd te błędy? One wzięły się stąd, że w obszarze, który kopiowałem, były nie wartości, lecz formuły. I w takiej sytuacji Excel kopiuje formułę, a nie wynik tej formuły. Sprawdźmy to zresztą. Kliknę na dowolnym z tych błędów w kolumnie H dwukrotnie, aby wejść do edycji tej formuły i spójrz. Excel chce mnożyć przez 1,23 wartość z komórki obok. Mogę to naprawić na dwa sposoby. Albo zmienić to odwołanie na poprawną komórkę, więc klikam na krawędzi tego niebieskiego, na krawędzi tego zaznaczenia i przeciągam to zaznaczenie na odpowiednią komórkę, zatwierdzam to i kopiuję tę formułę do samego końca w dół. W ten sposób zachowam dynamiczność, zachowam połączenie z tymi oryginalnymi wartościami netto. Albo jeżeli chciałbym mieć tutaj tylko same wyniki, nie interesuje mnie już odwołanie do źródłowych danych, to mogłem skopiować te wartości brutto i wkleić je, ale korzystając z polecenia wklej wartości, które robiłem wcześniej. Spróbujmy na koniec. Klikam prawym przyciskiem myszki, wybieram polecenie wklej wartości i pojawiły się same wyniki tych formuł. A propos wklej wartości, jeszcze jedna uwaga. Spójrz, jeżeli w komórkach źródłowych miałem jakieś formatowanie, to polecenie wklej wartości kopiuje jedynie wartości bez formatowania. Zwróć uwagę, wybieram wklej wartości, pojawiły się wyniki tych formuł, ale nie mam żółtego koloru tła, nie mam zielonego koloru tła w tytule, ani białego koloru czcionki. Więc co mogę zrobić? Mogę jeszcze dodatkowo po wykonaniu polecenia wklej wartości kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie wklej formaty albo formatowanie. To jest ten przycisk w opcjach wklejania z pędzelkiem i z symbolem procent lub polecenie wklej specjalnie. Klikam to polecenie, wybieram polecenie formaty i klikam OK. W ten sposób mam i wygląd, i wartości bez formuł, które siedziały pod spodem.